Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest Anna Majer, radna miasta Częstochowy i również pracownik Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Czy praca w kancelarii kobiety jest trudna, ciężka u prezydenta? Absolutnie nie, ale dzisiaj występuję tutaj jako radna miasta Częstochowy i jest mi niezmiernie miło i bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tym szczególnym dniu tutaj. Jak kobieta odnajduje się w tej rzeczywistości politycznej środowiska lokalnego i środowiska tego tam w Warszawie, tej, powiedziałbym, takiej wyższej już polityki? Odnajduje się, myślę, bardzo dobrze. To, że mam szansę realizować się właśnie na takiej płaszczyźnie, jest moim niesamowitym szczęściem. Zawsze marzyłam o tym i zawsze czułam powołanie do tego typu zadań i czuję się niezmiernie wyróżniona, że mam szansę właśnie te zadania wykonywać. Jakie życzenia można byłoby złożyć z okazji 8 marca, mimo że pani jest kobietą, ale właśnie skierować jakieś orędzie, słowo do kobiet, które są mieszkankami powiatu kłobuckiego? Drogie panie, życzę wam dużo odwagi, żebyście zawsze miały dużo siły do tego, żeby realizować swoje zamierzenia. Nie pozwólcie sobie nikomu wmówić, że niczego nie potraficie. Wręcz przeciwnie, jesteście wspaniałe. To, że umiejętnie łączycie rolę matki, żony i pracę zawodową, jest mistrzostwem świata. I naprawdę, wierzcie w siebie, realizujcie się i nigdy nie poprzestawajcie. Zawsze jest czas na to, żeby realizować siebie. Nigdy nie jest za późno. A do tego mnóstwo zdrowia wam życzę, bo bez zdrowia niczego się nie osiągnie. Czyli mamy możliwość połączenia życia prywatnego, rodzinnego z życiem politycznym bezproblemowo. Przy podziale obowiązków, tak? Oczywiście tak. Bardzo cenna jest pomoc oczywiście rodziny. Jeśli się takową ma, wsparcie męża, wsparcie dzieci jest nieocenione. Dobrze, to w takim razie z naszej strony to wszystko. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.